Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek ze Speedruna 3.0. Przypominam, że gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy, swoje plany. Zaczynałem z rankingu 1000, aktualny ranking to 2300. No i jestem ciekawy, czy uda mi się dotrzeć do zamierzonego celu, czyli rankingu 2400. Będzie to niezwykle trudna droga, ale jak najbardziej możliwa do pokonania. Spokojnie sobie poczekamy na przeciwnika. Mamy poranek, więc na pewno ciężko tutaj kogoś znaleźć tak na pstryknięcie palcem. Jak widać, szukam przeciwnika z przedziału rankingowego 2282, 2707. Na 10 minut no, jest trudniej kogoś znaleźć w tym przedziale rankingowym. Od razu tylko przypomnę, że no, są na przykład takie komentarze, że dlaczego nie gram speedruna na 15 minut plus 10, czy coś w tym rodzaju. Moi drodzy, mógłbym to robić, tylko problem polega na tym, że będzie mi jeszcze trudniej znajdować przeciwników na tym zakresie czasowym. Niestety, taka jest prawda, ale kolejny problem polega na tym, że bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że będą się zdarzali cheaterzy na jeszcze dłuższym tempie gry i taka jest prawda. Bardzo pomyślę nad inną formułą, to znaczy nie chcę jej skracać, bo jeżeli bym grał na 3 minuty, czy na 5 minut, czy na jeszcze mniej, no to nic byście z tego nie wynieśli, tylko byście widzieli, jak ja przestawiam drewniane wojsko, więc nie na tym polega idea speedruna, tylko na tym polega, żeby troszkę potłumaczyć te ruchy i 10 minut to jest takie optymalne, już o tym dyskutowaliśmy w poprzednich seriach, więc przy tym zostaje, to się w miarę sprawdza, więc dlaczego by to zmieniać? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że na przykład jakbym grał na 15 minut plus 0 na niższym rankingu, no to jeszcze powiedzmy trafiłbym na uczciwych graczy, ale myślę, że powyżej 2000 mogłoby to być dosyć trudne. To słowem wstępu, póki co jeszcze nie mam przeciwnika, więc sobie cierpliwie czekam. Anuluję, jeszcze raz spróbuję tutaj kogoś wyszukać, może mu się odświeży albo załapie mi tutaj sparowanie. No cóż, jest to myślę, że ciekawa seria dla Was. No mamy wakacje, więc widzę, że zainteresowanie troszeczkę spadło, ale to normalna rzecz. Nie przejmujemy się, działamy dalej. Wiele fajnych rzeczy w tym półroczu się wydarzyło. Może przyjdzie mi do głowy coś takiego, żeby zrobić jakieś fajne podsumowanie. Zobaczymy, jest to też niełatwa rzecz powiązana z tym, że bardzo dużo rzeczy robię naraz, dużo projektów i dużo, no dużo w sumie fajnych rzeczy, no co tutaj dużo mówić. I czas, nie można rozciągnąć czasu, a szkoda, czasem by się przydało. Czasem czas by się przydało rozciągnąć. Moi drodzy, no cóż, gadam sobie, gadam, a przeciwnika brakuje, jak widać póki co. Nikt chętny nie jest, żeby zagrać. Cierpliwie jeszcze sobie czekamy. Oczywiście brak kamerki i zmiana troszeczkę mikrofonu wynika z tego, że jestem na wyjeździe, moi drodzy, więc nie jestem w bazie głównej dowodzącej. O, mamy przeciwnika, hura. 2317. Jedziemy. W takim razie ruch D4 zaczynamy. Jest odpowiedź skoczek F6, no i a może zagramy atak Trąbowskiego, czyli goniec na G5. Zobaczymy, czy przeciwnik zareaguje D5, co jest raczej najlepszym posunięciem. Można oczywiście zagrać też E6. O, H6 jak najbardziej, też widywałem takie ruchy. No i dzięki temu uzyskaliśmy sobie pozycję, gdzie oddaliśmy gońca za tutaj zdublowane pionki, a zagram... Gdzie co? On chce zagrać tu, ale dlaczego ja bym nie mógł zagrać tak i tak? Kto mi zabroni, co nie? Wygląda dziwnie, bo mogłem też tak zagrać, ale dlaczego nie zrobić konfrontacji od razu z gońcem? Wybitka, wybitka, oczywiście hetmanem, żeby od razu atakować. Dobra, Krzysztof, pomyśl teraz. Tu hetman będzie czuł się bezpiecznie, więc skoczek na E2. Będę chciał podważyć to na pewno ruchem C4, ale nie za szybko, bo dostałbym szacha. Teraz oczywiście, ale spryciarz, jak zbije, to mi tutaj zbije. No spryciula niesamowita, jak zrobię roszadę, to dalej będzie ten motyw wisiał. Sprytny gość, naprawdę sprytny, ale C4 wygląda dobrze, bo szach nie wygląda dobrze. Gramy C4.
Podważamy. A jeżeli on zagra tak, to bicie, bicie i skoczek C3, ten pionek będzie do wzięcia. Zobaczcie, jakie to proste. Gość ma 2-300, nie? Myślał, że ja się nadzieję tutaj na pułapkę. Nic z tych rzeczy, moi drodzy. Mam czystego pionka więcej za moment. W ataku trąbowskim często taki motyw powstaje, właśnie jak się wybije skoczka, to przeciwnik jak nie ogarnia strategii, a tutaj ewidentnie gość nie ogarnął, no to jest strata pionka. Taki pionek izolowany jest po prostu wielką słabością i niekoniecznie można go, znaczy musimy go zbijać od razu, czy coś w tym stylu, ale można. No a jak zbije tutaj, to co? On zagra tak, jedynie będzie musiał. Zbijam. Mogę, znaczy nie muszę, ale mogę i robię to. Zagram od razu tak, żeby nie wpuścić skoczka do swojego obozu. Mam na to czas i przestrzeń. Nie muszę się niczego obawiać. Jeżeli hetman C7, no to chyba taki strzał mamy. Chodzi o to, że po tym ruchu tutaj nie będzie mi pozwalał zrobić roszady, ale jest jednak skoczek B5. Też G3 w zanadrzu myślę o tym. No, jest to pozycja kompletnie strategicznie wygrana. Hetman E7. Oczywiście on tu będzie próbował wstawiać wieżę, znając życie. Teraz sobie spokojnie zrobimy roszadę. No i będę musiał kulturalnie sobie hetmanem odejść na... A wiecie co? Może na E4? On ucieknie na jakąś gorszą pozycję. No nie wiem, sprowokujemy go do ucieczki na pozycję inną. Oczywiście jak on wymieni, to partia będzie bardzo łatwa do gry. Słuchajcie, tutaj i tak jest bardzo łatwo to grać, bo wystarczy wprowadzić wieżę na wolne linie. Mam pionka więcej, no on będzie próbował gryźć, jasne. To spokojnie uciekamy. Oczywiście jak jakieś G5 nastąpi, szaleńcze ruchy z jego strony mogą nastąpić. Dokładnie, tutaj muszę uważać na teraz na G4 zdecydowanie. Taki ruch mi chodzi po głowie. Chyba to posunięcie nie będzie takie złe, bo widzę, że skoczek mnie nie dosięgnie. A ja tutaj co będę mógł zrobić dalej? Tak, myślę, że tak. Nie będę grał H3, bo i tak G4 bym dostał. Tam wprawdzie wszedł, ale nic by się nie działo złego. No i cóż, teraz się zastanawiam nad skoczek G3. Czy to jest konieczne? Czy można jakoś fajniej inaczej przeciwnika ugryźć? Czy po prostu wieża C2, wieża C1? Jest taka możliwość. A może zagrać w ogóle tak? Jeżeli on tutaj, jak on zbije, ja zbiję, to wprawdzie słaby pionek na E3, ale na F5 będę groził wybiciem. Jest to ciekawe, chociaż jak zagram tu, on może tak, ja tu. No i wieża tu będzie działała z gońcem. W sumie zawsze mam G3. Pytanie właśnie, czy jest sens ryzykować, ale ten ruch mi się podoba. Bardzo mi się ten ruch podoba. Teraz tak. Muszę w ogóle tak zagrać. Jak on tak, to ja tu. No jeszcze się zastanawiam nad zdwojeniem wież. H4 zawsze zdążę. Bo jeżeli zdwoiłbym wieżę, to by to prowokowało do wymiany ciężkich figur. A w taki sposób chcesz grać. Tego w sumie nie przewidziałem, ale chyba mam posunięcie takie, tylko że on zagra tak. Okej. A tak zagrasz, tak. W sumie racja. No coś próbuje gryźć, no to bez dwóch zdań. On coś tutaj próbuje. Się teraz tak zastanawiam, jak dalej sobie to pograć. Na pewno pozycja jest ok. Tutaj. Na co ja będę tutaj miał czas? On potem A5 zagra, to będzie mniej przyjemne, bo otworzy sobie linię dla wieży, więc tego nie chcemy za bardzo. Może... No dobra, skoczek G3. Mogłem jednak skoczek G3 zagrać wcześniej. No B4 będzie taki ruch, będę musiał wybić, on wybije. Ja zagram wieżą na D2. Będę tu wszystko bronił, kontrolował. To jest ważne. Schodzę z wolnej linii. Będę chciał tutaj po prostu pograć z tej strony na pionka. H4 w zanadrzu. Chodzi o to, że też czasem hetmanem mogę się wycofać.
Jak on zagra f4, to przygotowałem skoczek na e4 z opcją nawet wybicia. Tak mi się wydaje, że nawet mogę sobie w ten sposób pozwolić. A jak zagram tu? On wybije, ja wybiję. No dobra. A4. Bicie, bicie. F6. Tutaj słaby pionek. H4. Jedziemy z H4. Bo on nie może przepchać, bo jest strzał na F5, więc podważanie po prostu, tak, no wiedziałem, że on zbije, dokładnie, F6, tak, wszystko jest tutaj wyliczone i hetman wraca na F3. Będę chciał wziąć tego pionka. No tak jak już mówiłem, ten pionek na E3 jest słaby, ale mogę go przecież obronić. Czy w ogóle tak zagrać? Nie, no wieża E2. Tak, to już chyba za bardzo, no jedynie co skoczka puszczam, ale on tutaj dalej nic nie zrobi, tylko będzie miał tego pionka, a będę chciał wziąć kolejnego pionka, no dokładnie. Zawsze mam taką obronę, więc zbijam na F5. Zbijam na F5, on prawdopodobnie to wybije, bo zagram zaraz H5 i mój hetman może zrobić tutaj niezły ramadan. Okej, tak, to widziałem. Mogę w sumie też tak spróbować, ale po wybiciu on zagra z powrotem. To nie bardzo. Dokładnie tak. No taki ruch oczywiście mam. No to tak zagram. Będę bronił po prostu pionka i teraz będę chciał tego skoczka stąd wykurzyć. On wieża B3 zagra prawdopodobnie. O jacie, tego nie zauważyłem, a to jest dobry ruch. Ojej, moi drodzy, bardzo dobrze zagrał, nie zwróciłem uwagi, że tak można. Chodzi o to, że jak zbiję tutaj, to pionek idzie bardzo szybko, to jest typowy motyw. Jak zbiję tu, on mi zbije, ja zbiję, on tak, ja zagram tu, on zbije, jest po mnie, bo król stoi, jakby stał tutaj, to bym zagrał wieżą. Ajajaj. No jeszcze mam opcję taką, żeby tu bronić, ale to będzie pasywna obrona. Nie podoba mi się kompletnie ona. Ale chyba nie będę miał wyjścia. Jeszcze tak się zastanawiam. Tutaj. Odejdę skoczkiem. Na przykład tu. On tu, ja zbiję. No i co? I nic nie będę z tego miał. Muszę zagrać skoczkiem w ten sposób. Co zrobić? No on zagra tak zapewne. Oj, się porobiło. Niestety. No, nie widziałem bicia na B2, nie doceniłem tego bardzo. Sądziłem, że zwykła obrona wystarczy, a okazuje się, że jednak nie. No jeżeli A3, no to ja tutaj muszę zagrać. On tak, ja tak, on wieżą na B2. Dokładnie. Nie lubię pasywnych obron, ale to jest kiepska pozycja. Nawet kontry nie mogę żadnej zrobić. Muszę tu. Wieża B2, ja tutaj. E4 trzeba zagrać, żeby mi tego pionka nie skosił. Dokładnie, i muszę chyba tak. Aha, grozi tutaj szach. Muszę tak. O rety. Po mnie jest, bo ma szacha, ja zagram tak, on zbije tu. Aha, chwila. Tak, bo zawsze mam obronę, dobra. Zbijam. Znaczy, bo zawsze skoczki... Co ja w ogóle gadam? Ale zagrałem jak bambucel. Słuchajcie, przegrałem. Jejku, nie zauważyłem, że skoczka mi na A2 może bić. Nie, no dobra, poddaję. Przecież to nie ma co grać. Rewanż spróbujemy. Nie, no kompletnie wygraną partię miałem, słuchajcie. Kompletnie. Dobrze, że jest rewanż.
będzie okazja pokazać, na co nas stać. No bo gość zagrał strasznie źle, ale ja niestety nie dałem rady, no. No nie dałem rady. Zamieszał w pozycji i koniec. Aja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 j, niedobrze, niedobrze. D4. No skoczek F6. C4, okej. Zagrajmy to, co czujemy najlepiej, czyli obronę królewsko-indyjską. E4, tak, D6. Na razie ruchy są proste. Jest ruch H3, skoczek D7 z opcją E5. No i tak gramy sobie. Okej, wieża E8. No goniec G5 to H6 oczywiście. A tak, to spoko. No i teraz co? What? Co ty zrobiłeś? Dlaczego on oddał figurę? Bije. Oddał figurę, a tu się wszystko dobrze trzyma. Tu się wszystko dobrze trzyma. No, no właśnie. Tak mogę. Co on w ogóle tu kombinuje? No pytanie, czy chce bronić pionka, bo tu chodzi o to, żeby się rozwiązać od tego związania. Dobra, bronię. Bronię. I tak, przerzucę skoczka. Ja wiem, że on ma silne pionki, ale już jestem rozwiązany. Nie kumam gościa. Nie wiem, o co chodzi. Na pewno to jeszcze nie jest takie wszystko oczywiste. Ale jest figura więcej za dwa pionki. Okej. No i tak będziemy straszyć. Straszyć z biciem tego gońca oczywiście. On oczywiście też ma opcję ruszać się pionkami i tak dalej. Ja tutaj muszę też ostrożnie operować swoimi figurami. Muszę uważać na taki ruch, więc to przytrzymamy. Zagram wieżą tutaj, żeby na przykład zagrać B5. Taki ruch, taki, taki. Trzeba to też brać pod uwagę. Co? No i tutaj. Figura za darmo. Mogę zawsze wrócić i tutaj odbić. Gość nie ogarnął znowu. No tak musi zagrać. To ja tutaj odejdę. Dwie figury więcej. Ewentualnie nie, jak tak, no to tak zagram. Po prostu wszystko wymienię. Aha, chwila. Jak tak, ja tu, on tu i tu będzie jeszcze wieża wisiała. Z szachem. Ale mam aktualnie dwie figury więcej. Więc tak, on raczej zagra tu. To może być problem, ale chwilę, ja mogę tak chyba zagrać. On tak. Właśnie, dwie figury więcej, wszystko się broni. Hetman broni F7, skoczek broni F7. Tu oczywiście jest groźba. Tu jest opcja bicia na H3, też ciekawa. Bo skoczek na G5 wtedy będzie stał wiecznie. Nie, nie będzie stał, bo będzie opcja zbicia. No ale dobra, jakaś stabilizacja w postaci goniec E6 za chwilę może nastąpić. No tak, będzie chciał mi wziąć tutaj. Jasne to jest. Pytanie, czy tak nie zagrać? Co w ogóle chodzi w tej partii? Czy mogę tak go postraszyć? Nie, bo mi zbije tu. Tu i tu wejdzie. Pytanie, czy tak nie zagrać? On H4. No zawsze mogę oddać jedną figurę, ale to już nie będzie to samo. Może w ogóle tak się przykleić? Chyba tak trzeba się przykleić. Chyba na 7 się przykleimy.
A taki ruch ma, ale to mam bicie wtedy. I wieża się broni. Ale gość poszalał. No nie mogę mu odpuścić już tej pozycji. Dwie figury, to już dużo. Dokładnie, bije. Oczywiście on pootwierał wszystko, co mógł. Tu się wieże bronią. No H4 może nastąpić. To jedyne to, co może zrobić, odzyskać jedną figurę. Ale nadal tu będzie chyba właśnie dobrze. No tak, tu się trzyma. Może w ogóle tak zagrać. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja zbiję hetmanem i nie będzie to wybicia z szachem. Król H8. A też jest fajna opcja zagrania wieżą na G8, bo na przykład mogę dać tu szacha, on wybije i wieża G8. Też wygląda to dobrze. Komfort dwóch figur do przodu jest taki, że można jedną oddać. Nie trzeba wszystkiego zachowywać. Lepiej ustabilizować pozycję, jeżeli się da. Nie, no to ewidentnie wytrzymam już chyba te napięcia wszystkie. Tam jeszcze jakieś szalone B5 można w sumie zagrać, żeby tu próbować naciskać może wieża B6 do obrony. Ale nie, to już chyba nie ma znaczenia. Znaczy inaczej, no nie ma takiej potrzeby. Tak mi się wydaje. Sobie głośno myślę. Zbił. Ok. To teraz jak ja zbiję tutaj, to będzie dobrze, nie? Będzie bardzo dobrze. Tak, bo zobaczcie, bo nie ma bicia z szachem. Dokładnie. Tu jest groźba, trzeba uważać. Trzeba chyba tak zagrać. Znaczy, no, on też sobie tutaj nieźle bryka. Trzeba przyznać. Dobra, niech będzie hetman H6. Chodzi o to, żeby no króla przede wszystkim bronić. I teraz co dalej? Jakaś konterka w postaci goniec G4, bo tu się otworzy wieża, jeżeli on mi zbije tam, ja będę miał wolną linię i tam hetmanem też kontruję. Z goniec G4 w następnym ruchu sobie zaplanuję. Jeżeli on mi zbije tu, ja wybiję, on wybije. Ja tu, on tu. Mogę tam wybić, wybić i zostanę z figurą więcej. No i świetnie. What? On chce na F7 zbić, tak? Aha! Nie mogę zbić wieżą, bo dostanę tutaj. To muszę zbić pionkiem. A teraz mam w ogóle szacha. Jak on tu, to ja tu bronię, on zbije tu, nie? No to co? Tutaj on zbije, ja zbiję, on może mi zbić z szachem, ja wrócę i on z szachem wróci tu. Tutaj, nie, jeszcze raz, tutaj. A, wiem co zrobimy. Tutaj, tutaj, ja mam wtrącenie wtedy tu. On nie może tu, bo ja mam szacha. Więc musi iść na F1. Teraz zbijam z szachem. Dobra. Mam cię. Wieża G8. Nic nie ma. Ale niebezpieczeństwa jeszcze czyhają. Na szczęście mam kontry. Mam jeszcze kontry. Zaraz, a czy on nie może po prostu zbić tutaj? Dobra, jest kontra. Jest kontra hetman E3. Tego nie przewidziałeś, mój drogi. No i właśnie po odejściu królem mam bicie z szachem, obrona i wybijam. Dobrze mówię? A nie, po odejściu królem w ogóle wjeżdżam wieżą na F8.
Zobaczcie, coś ciekawe. Tutaj grozi mat w jednym ruchu, nie? Ale się porobiło. No dobra, no to co? Bierze F8. No wieżą. Z szachem. Wszystko z szachem. Moi drodzy, mamy to. 1-1 z gościem. Tamta partia no, też była wygrana, jak widać, no, no ale niestety. Nie zauważyłem tego motywu. Skoczek bije B2. Bardzo ładny zresztą. Pouczający. Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.